Cześć, siemanko, witam wszystkich. Dziś piekę chleb. Chleb bardzo prosty w przygotowaniu. Tak więc zaczynajmy temat. Szkoda czasu na zbędne gadanie. Chleb bardzo, bardzo, bardzo smaczny. Zaczniemy od zrobienia rozczynu. Oczywiście, jeśli macie drożdże suche, możecie zrobić z drożdży suchych. Ale ja osobiście wolę zrobić to z drożdży, wiecie, świeżych. Są pewniejsze. Tak więc do miski dwie łyżki mąki, odrobina wody. Robię taką, powiedzmy, ciapkę. Jeszcze odrobina. I wkruszam drożdże. Ja mam drożdże 25 gram. Czyli jedno opakowanie drożdży suchych. Ale naprawdę, jeśli robicie z drożdży suchych, postawcie na jakąś dobrą firmę. No i przede wszystkim te drożdże muszą być świeże. I do tego, żeby drożdże miały co jeść, dodaję jedną łyżeczkę miodu. Teraz wymieszam i odstawiam to, powiedzmy, w jakieś ciepłe miejsce. No oczywiście najlepsza temperatura pokojowa. Czy możemy to wstawić do piekarnika? No wiecie, ale temperatura minimalna. Tak więc ja to teraz odstawiam. Tak więc działajmy dalej. Drożdże, zobaczcie, fantastycznie wyrosły. Być może pomyślicie, że tych drożdży jest za dużo, no ale niestety to tak ma być. Albo robimy na zakwasie chleb, albo na drożdżach. Jeśli robimy na drożdżach, no musi on jakoś wyrosnąć. Tak więc trzymajcie się tego, co ja wam podaję. Teraz przelewam do miski. Dokładam 3 łyżki otrębów orkiszowych. Ja mam otręby orkiszowe prażone. Jeśli nie macie, no po prostu dodajcie sobie płatki owsiane. Nie ma tutaj żadnego problemu. I przesiewam połowę tej mąki, którą tutaj mam, a mam pół kilograma. I teraz wymieszajmy to. Możemy dolać wody od razu. Ja już dodaję całość teraz. Wody mam 550 ml. Oczywiście wszystkie składniki będą w opisie. Tak więc ja to sobie wymieszam i odstawiam na około 15 minut. No również w jakieś ciepłe miejsce. Ciasto odstało swoje. Tutaj dużo tych bąbelek jest. Znaczy, że drożdże dobrze pracują. Teraz przesiewam pozostałą część mąki. Jeśli chodzi o te otręby orkiszowe, prażone, wiecie, one nadają, tak jak dla mnie, fantastycznego smaku. Teraz dosypuję, powiedzmy, 3 łyżki słonecznika. Trzy łyżki pestek dyni. I jedną łyżkę siemienia lnianego. I teraz to wszystko dobrze wymieszajmy. Jeśli chodzi oczywiście o wodę, woda musi być, powiedzmy, letnia, no nie gorąca, ale w miarę ciepła. Nie dawajmy lodowatej.
Jak widzicie, chlebek bardzo prosty w przygotowaniu, bez brudzenia rąk. Zrobimy go szybko, a efekt naprawdę jest fantastyczny. I oczywiście, dodajmy sobie soli. Jedną łyżeczkę soli. Ciasto wyrobione, więc teraz blaszka. Ja mam tutaj kawałek smalcu. Ja blaszkę smaruję smalcem. Wiecie, ten chlebek będzie miał fantastyczny posmak. Jeśli nie lubicie właśnie zapachu smalcu, no po prostu wyłóżcie sobie blaszkę papierem. Tutaj nie ma żadnego problemu, ale naprawdę polecam. Polecam właśnie wysmarować sobie blachę smalcem. Cóż, wysmarowane i można przelewać. Teraz wylewam ciasto. Może pomyślicie, że to jest zbyt rzadkie, ale nic bardziej mylnego. To właśnie takie ma być, takie ciasto. I teraz odstawię go sobie na około 10 minut. Ciasto chwilę sobie odstało. Teraz posypuję go słonecznikiem. Właściwie posypcie go, co lubicie najbardziej. Czy dynie, czy słonecznik, czy siemię lniane. Ja po prostu uwielbiam słonecznik. Wiecie, taki przypieczony. Dla mnie coś fantastycznego. Właśnie tak. I teraz do piekarnika. Jeśli chodzi o pieczenie, ten chleb stawiam do zimnego piekarnika. Piekarnik nastawiam na 170 stopni i od momentu nagrzania się piekarnika piekę około godziny. No ale tak jak zawsze powtarzam, swój piekarnik znamy najlepiej, wiemy w jakiej temperaturze piec. Ja piekę w takiej, u Was może to się delikatnie nie sprawdzić, tak więc kontrolujcie. Chlebek mam upieczony, tak więc teraz wyciągamy i kroimy. Dzięki temu, że był właśnie posmarowany tym smalczykiem, fajnie wyszedł z blaszki. Teraz pokażę Wam, co wyszło w środku. Zapach tego chlebka jest niesamowity. Zobaczcie, jaki delikatny. Zapach niesamowity. Fantastyczny. A jeśli chodzi o smak, zapewniam Was, że to jest istne perfekto. Tak więc ja teraz zmykam sobie robić kanapkę. Do tego tylko wystarczy masełko i nic więcej. Ewentualnie domowej roboty smalczyk. Coś fantastycznego. Tak więc ja uciekam. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia.